Przed mikrofonem niepopularnego radia.pl mamy premiera Jarosława Kaczyńskiego. Skończył się kongres Polska Wielki Projekt. Jak pan ocenia dokonania, czy co zostanie z niego? To były bardzo ciekawe dyskusje od takich jak ta ostatnia, czyli mieszczących się już w sferze filozofii, po bardzo konkretne dyskusje biznesmenów mówiących o różnych metodach wspierania polskiego eksportu. I o to właśnie chodziło. Chodziło o to, żebyśmy mówili o polskim życiu publicznym, społecznym, gospodarczym we wszystkich jego aspektach. To się udało i sądzę, że zasób różnego rodzaju tez, idei, pomysłów, które tutaj padły, będzie zmieniany także w program polityczny, bo no nie ma co ukrywać, przecież to jest przedsięwzięcie zorganizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. I nam właśnie chodzi o to, żeby z jednej strony tą prawdziwą polską elitę konsolidować, żeby ona się mogła policzyć, żeby mogła wspólnie występować, a z drugiej strony chodzi o to, żeby jeszcze raz, już po raz kolejny w dziejach naszego środowiska, w tym wypadku mówię o środowisku politycznym, podjąć wysiłek stworzenia takiego programu, który z jednej strony przemówi do społeczeństwa, a który z drugiej strony będzie możliwy do realizacji w razie przejęcia władzy i będzie prowadził do tego, żeby Polska była zupełnie inna, w sensie zupełnie nieporównanie lepsza niż dzisiaj. Tak, panie premierze, wczoraj był panel wolnych mediów i tam zabierała między innymi głos pani Ewa Stankiewicz. Jak pan wie, doszło do pewnego takiego zdarzenia, bo nie będę nazywał, ale no haniebnego incydentu. Jaka będzie polityczna kontynuacja? Czy jakiś będzie oddźwięk? Będziemy oczywiście tą sprawę podejmowali w Sejmie. Wszystkie możliwości regulaminowe będziemy wykorzystywali do tego, żeby napiętnować Stefana Niesiołowskiego. Będziemy postulowali wykluczenie go z polskiego życia publicznego, jeśli nie w sensie prawnym, bo takiej możliwości w tej chwili nie ma, no to przynajmniej w sensie budowy wokół niego ostracyzmu, który będzie przymuszał także jego partyjnych kolegów do pewnego dystansu. Czy to się uda, to nie wiem, bo Platforma Obywatelska słusznie także w trakcie tego kongresu została opisana jako formacja wywodząca się z środowisk, które z kulturą w tym potocznym tego słowa znaczeniu, znaczy z umiejętnością zachowania się, przestrzeganiem pewnych reguł w stosunkach między ludźmi, no już na przykład szczególnie w stosunku do kobiet, nie ma po prostu kompletnie nic wspólnego. To jest sfera, no można powiedzieć, pewnej dzikości i dlatego tych ludzi często trudno namówić do reakcji na sytuacjach tak skrajnych, no ale oni też troszkę muszą liczyć się z opinią publiczną i na to i my liczymy.